Chciałem Państwa zaprosić bardzo serdecznie na obejrzenie prezentacji, pierwszej prezentacji Good Wave, którą wykonaliśmy w trakcie konferencji audiologicznej w Łodzi. Prezentacja została wykonana dla auli pełnej lekarzy, gdzie otwieraliśmy drzwi w trakcie tejże prezentacji. Prosiliśmy również lekarzy o kilka interakcji, tak ażeby pokazać, na ile jest sprawne wygłuszenie i wykonanie badania audiometrem bez kabiny audiometrycznej. Bo cały audiometr z kabiną mieści nam się w takiej skrzynce. 100 wielkości A4, lekkie, maksymalnie 1,5 kilo, coś takiego. Nie czujemy, że tam jest audiometr z kabiną, ale tak to wygląda. Są to słuchawki, które mają aktywne wygłuszenie, Good Wave, zupełna nowość, i te słuchawki pozwalają nam wykonać badanie audiometryczne bez kabiny. Teoretycznie w każdych warunkach. Do tego mamy w tej walizce jeszcze świetny znacznik pacjenta, czy tak zwany przycisk pacjenta, znacznik, gdzie pacjent, wduszając w przycisk, zaznacza nam, kiedy słyszy dźwięk. Zawsze producent zaleca przed pierwszym rozpoczęciem wykonanie kalibracji tegoż urządzenia. Ono sprawdza sobie wszystkie swoje częstotliwości. W tym wypadku przewody, które mamy, umieszczamy w porcie X-Check. Lewy do lewego, prawy do prawego. Każda słuchawka jest również diodą oznaczona, swój kolor. Prawy czerwony, lewy niebieski, tak jak standardowo w audiologii. Oprócz tego mamy też słuchawkę do przewodnictwa kostnego, czyli możemy zrobić pełne badanie audiologiczne. Teraz przejdziemy do oprogramowania i pokażę, jak to wygląda od strony użytkownika. Uruchamiamy aplikację Good Wave. No. I tak jak powiedziałem, pierwsze, co musimy wykonać, to musimy wykonać test. X-Check. Klikamy Start. Audiometr sprawdza nam wszystkie częstotliwości tonów, czy wszystko jest OK. Jeśli cokolwiek było źle podłączone do portu USB, to od razu nam taka informacja tutaj wyskoczy. OK. I po takim sprawdzeniu audiometr jest gotowy do badania. Te wężyki, które wkładaliśmy, teraz możemy wyciągnąć sobie z tychże portów. I obecnie mamy dostępne trzy końcówki do badania. Są to takie końcóweczki. Jest mała dla młodzieży, tudzież dzieci, średnia dla dorosłych i taka bardzo duża, jeśli ktoś naprawdę ma duży przewód słuchowy. Teraz tak, wkładamy sobie, w środku mamy wężyk. Ten wężyk wkładamy w ten port. Tak mi się nie uda przy kamerze, ja to sobie z boku włożę. Pokażę, o co chodzi. Jeden. Drugi. OK. Tak, zamontowane końcówki są gotowe do badania. Słuchawki zakładamy najpierw powyżej uszu. Te końcówki sobie ściskamy. Także ją uformować jak najgęściej. I wkładamy w kanał słuchowy. Także cała końcówka musi nam wejść do kanału słuchowego. Jeśli jest opór, mamy problem z trafieniem, to oczywiście tak jak w otolaryngologii, jak sprawdzamy otoskopem, możemy podnieść ucho do góry, wtedy kanał słuchowy nam się, nazwijmy to, prostuje. OK, ta końcówka już nam nabrzmiewa w uchu, czyli rozchodzi się i wygłusza. Tym wężykiem jest podawany dźwięk. Drugą końcówkę do drugiego ucha. OK. I teraz słuchawki, teraz już się to trochę dziwnie czuję, bo zaczyna mi to wypełniać i przestaję słyszeć otoczenie, jakie mam dookoła. Słuchawki zakładamy na uszy, dopasowujemy tak, żeby przykryły każdy płatek i żeby nam nigdzie nie odstawały. OK. Teraz się czuję, jakbym wszedł do bardzo dobrej kabiny audiometrycznej. OK. Słuchawki są
założone na uszach, jesteśmy w stanie wykonać badanie. Po badaniu oczywiście słuchawki ściągamy, zakładamy na górze i ów końcówki wyciągamy z ucha. Tak w skrócie wygląda przygotowanie tych słuchawek do wykonania badania. Teraz przejdziemy do oprogramowania. Stworzyliśmy sobie tutaj taki folder badania. Jak klikniemy w te badania, to mamy pacjentów. Tutaj są testowi pacjenci, na których wykonaliśmy badania. Mamy oczywiście RODO, ale ze spokojem mamy same imiona, daty z głowy. Paweł Andrzejewski to ja, tak więc będziemy sobie to robić na mnie. Możemy oczywiście dodać pacjenta. Mamy tutaj add pacjent. Ok, możemy tego pacjenta dodać. W sumie nazwiemy sobie go pokaz. Nazwisko damy mu też pokaz. Numer PESEL to może być, czyli na przykład niech będzie już mój 83.12.25 i później mamy 5 cyfr. Zrobimy sobie tab. Automatycznie nam się tutaj uzupełniła data urodzenia. Numer paszportu, karty pacjenta, co chcemy. Płeć tylko sobie zmienię, żeby się lepiej z tym czuć. Tutaj mamy katalog, w którym to się znajduje. OK. I dodajemy pierwsze badanie. Klikamy CodeWave test. Klikamy sobie test i odznaczamy na dole, że chcemy przejść przez proces wyboru częstotliwości. I dodamy nowy proces. Nazwijmy go sobie pokaz Medica 91. OK. Teraz możemy wybrać sobie dobra. Teraz będziesz musiał wyciąć. Teraz możemy wybrać sobie specyfikację, według jakiej ma być wykonane przewodnictwo powietrzne. Możemy wybrać sobie czas, jak długo ma trwać podawany dźwięk. Wszystko będzie się dziać z automatu. Totalnie wykluczamy jakikolwiek błąd ludzki, czyli błąd osoby przeprowadzającej badanie, która może nie w tej kratce odznaczyć słyszany ton. Błąd tejże osoby, gdzie będzie wykonywane badanie w pośpiechu i różnie bywa. Tak? Czyli totalnie wyłączamy błąd ludzki. Przechodzimy dalej. I tutaj zaznaczamy sobie herce, na jakich ma być wykonane badanie. Bo przez po prostu kliknięcie zaznacza się nam tyk, na jakich wartościach ma być wykonane badanie. Tutaj możemy zrobić specyfikację każdego badania, czyli to, od jakich wartości ma się zacząć podawane decybele na danych wartościach hercy. Tutaj zaznaczamy, jeśli ma być wykonane badanie z przewodnictwem kostnym i tak samo dla badania przewodnictwa kostnego wybieramy sobie wartości, na jakich ma być przeprowadzone badanie. Tak samo wykonujemy sobie specyfikację tego badania, jakie wartości, jakie tony, jak długo ma być podawany dźwięk. I w momencie, kiedy raz to skonfigurujemy, każde kolejne badanie już jest nam wykonywane według tej specyfikacji, którą sobie utworzymy. Idziemy sobie dalej. I tutaj już jest pierwszy ekran, który nam wyskakuje, jak rozpoczyna się badanie. Czyli ta cała konfiguracja, w momencie, kiedy zapisujemy sobie pierwszy raz jakby szkielet naszego badania, to nie będziemy już później widzieć tych wybieranych herc i tak dalej, tylko wybieramy badanie, czyli tak jak sobie nazywaliśmy pokaz Medica 91 i to będzie pierwszy ekran, który nam się pojawi. Czyli nic nie można później już sobie tam przełączyć, oczywiście możemy to edytować, ale jak osoba, która będzie to robić, to wybiera badanie, które jest tematem i później to jest pierwszy ekran. Zaleca się podanie 60 dB, żeby pacjent wiedział, jakiego dźwięku ma się spodziewać. I tutaj też sprawdzamy jego responsywność, czyli to, jak szybko nam kliknie. Jest podawany dźwięk, pacjent klika, OK, mamy informację, 856 milisekund. Mamy max przez 2,5 tysiąca milisekund, tyle ma czasu na zaznaczenie dźwięku. Sprawdzamy ucho prawe, klikamy, pacjent odpowie 815, dobrze. Jeśli
by przekroczył ten 2500, to oczywiście możemy to tutaj sobie go podnieść, możemy też sobie obniżyć ten próg czasu na odpowiedź pacjenta. Przyciskamy next i rozpoczyna nam się badanie. Mamy tutaj pokazywany czas, jak biegnie od momentu podania dźwięku, kiedy pacjent ma czas na kliknięcie nam, że słyszy, kciuk do góry oczywiście analogicznie, że pacjent słyszał, kciuk w dół, że nie słyszał. Zaraz sobie spróbujemy wykonać, powiedzmy, błąd. Czy tak jak przed chwilą, nie zdążył nam odpowiedzieć, odpowiedział. Odpowiedź dwa razy na danej częstotliwości, przechodzimy do następnej częstotliwości hercy. Czyli tak jak stworzyliśmy sobie szkielet tego badania, tak tutaj ono jest wykonywane według tego naszego schematu. OK. Teraz bardzo szybko zainicjuję badanie. Oczywiście nieadekwatne, ale po to tylko, żeby pokazać, jak będzie nam wyglądał wykres i żeby na tym wykresie później popracować i pokazać, co jeszcze z tym możemy zrobić. Badanie mieliśmy ustawione, że jeśli pacjent zaznacza, że słyszy dźwięk, tak jak teraz zaznaczył, przeskakuje o 10 dB, podaje niższy dźwięk, pacjent zaznaczył, że słyszy, przeskakuje o kolejne 10, jeśli nie słyszy, to wraca już co 5 dB. Drugi raz zaznaczone, przechodzi do następnych herców. Tak skonstruowaliśmy to badanie, więc ono tak jest wykonywane przez program. Na niebiesko ekran dookoła informuje nas oczywiście, że jest wykonywane ucho lewe. Te słupki, które z góry ekranu nam tu się wysuwają, to jest ten dźwięk z zewnątrz. Pomimo tego, że słuchawki leżą sobie w tym momencie obok mnie na biurku, nie są założone, to nam pokazuje, jaki jest poziom dźwięku z zewnątrz i on jest oczywiście tłumiony przez te słuchawki w momencie, kiedy one są na głowie. Ten dźwięk do nas nie dociera. Teraz przeszło automatycznie do ucha prawego. Jest wykonywane ucho prawe. Cały czas po prawej stronie ekranu mamy informację, jaka jest częstotliwość hercy. To jest to tutaj ta pierwsza linia. Druga linia informuje nas o decybelach, jakie są podawane. Badanie przewodnictwa powietrznego powinno trwać maksymalnie do 20 minut. W momencie, kiedy te 20 minut przekroczymy, pacjent powinien wyjść z gabinetu, tudzież badanie powinno zostać po prostu przerwane, żeby odpoczął i wykonane ponownie. To, jak wykonuje to ten system, oprogramowanie nie przekracza 20 minut, czyli ze spokojem się mieści system w tych 20 minutach. Nie ma konieczności przerywania tego badania, nawet jak tu by nas pacjent próbował nazwijmy to oszukać, czy przyciągnąć wynik badania na swoją korzyść. To spokojnie mieścimy się w 20 minutach. I gdzie pozwalaliśmy sobie na różne ekscesy dźwiękowe, tak, żeby pokazać, co potrafią te słuchawki. Dobrze. Zakończyliśmy badanie i jest informacja, że test jest zakończony. Klikamy sobie OK. Zapisujemy sobie. I w tym naszym pacjencie tutaj, któremu wykonaliśmy to badanie, pokaz, mamy test. Tutaj każdy kolejny test, kiedy ten pacjent do nas wraca, tworzy nam się baza tych testów pacjentów. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wykonanych testów na pacjenci i tak dalej. Od razu oprogramowanie, rzecz jasna i oczywista, jest razem z CudWave nielimitowana, tak? Czyli nic tu nas nie ogranicza do tego, żeby mieć kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy rekordów wykonanych badań. I to badanie możemy sobie podejrzeć. Dwukliki, mamy gotowy podgląd badania, gdzie możemy puścić je do druku, zapisać się w PDF-ie,
Mamy tutaj mamy całe badanie, zaznaczony diagram ucha lewego, ucha prawego, częstotliwości, które zostały zakliknięte, dane pacjenta, kod QR, jeśli mamy czytniki QR, to możemy tylko czytać pacjenta, który przychodzi z wynikiem i od razu nam się otwiera pacjent w naszej bazie danych i wykonujemy kolejne badania, albo kod QR, który znajduje się na karcie pacjentów, również tak może być wykorzystywany do szczytania. Kolejny etap, gdzie wykluczamy jakikolwiek błąd ludzki, poza tym pierwszym, gdzie musimy po prostu tego pacjenta na dzień dobry wpisać. I tak wygląda soft. Tutaj wracamy sobie do home, badania i mamy tych naszych pacjentów. Tutaj jest ten nasz, na którym wykonaliśmy przed chwilą badanie. Pokaz. Wchodzimy w niego dwa razy i tak jak powiedziałem, wyświetlają nam się jego badania. W tym filmiku to było na tyle. Pokrótce chciałem bardzo szybko przeprowadzić przez możliwość tego oprogramowania. Tak jak wspomniałem, możliwość audiometru z kabiną. Zapraszam do obejrzenia filmiku, gdzie podlinkujemy na pewno w tym wideo film z prezentacją z konferencji, gdzie byliśmy pełni strachu i obaw, bo to była pierwsza taka prezentacja, ale jak najbardziej sprzęt się spełnił w tak wymagających warunkach. Dziękuję bardzo. Zapraszam na naszą stronę, do sklepu internetowego, do śledzenia naszych social mediów i tego, co się u nas dzieje.